Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, godzina 15, drugi odcineczek z naszego cotygodniowego mini maratonu z Total War w Szapku w Górze i soczystym komentarzu Attila Total War ma na modyfikacji Medieval Kingdoms 1212. Jesteśmy już w sumie na finiszu naszej serii, bo zaraz osiągniemy to, co chcemy osiągnąć, ale zanim przejdziemy do soczystego niszczenia Wienę, nie wiem, co tutaj powinno być historycznie, ale jest. Delfinat Wienny. Nie mam pojęcia, że coś takiego było. Kompletnie kojarzę tego regionu, ale niech będzie. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że tu mieliśmy usunąć... Mieliśmy usunąć warsztat inżynierów oblężniczych, doki handlowe... Też możemy usunąć? Albo nie, w sumie nie usuwaj, tylko zmień mi to na doki... Doki rybackie możemy zrobić, chociaż to też brud mi zwiększy. Na pewno chciałem w Bristolu zbudować chatkę z przędzy, bo to da więcej żywności, czyli więcej rozwoju, jeżeli chodzi o tą osadę, a chcemy rozwijać tę osadę, aby tutaj więcej slocików było i więcej jednostek produkcyjnych. Ha, ha, ha. I teraz jak sobie tak patrzyłem, mamy armię Żbiczki Jana od naszego pierwszego władcy, mamy Wolę Kajzera i mamy Światło Zbawienia. I ta nazwa mi się nie podoba, bo nie jest lorowa, nie jest historyczna, dlatego to, co zrobimy, to zmienimy Światło Zbawienia na Światło Syndykalizmu. Dokładnie tak, jak dobrze wy już znacie Zajączka, Światło Syndykalizmu oświetli wszystkim naszym niewiernym, jak piękny jest imperialistyczny syndykalizm zajęczy. Także ja, totalen krik. My chyba mieliśmy umowę handlową, nie? Dobra, mniejsza o to. Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać o wielkiej normańskiej Anglii. Podciągniemy wszystkie staczki. No to jest tak trochę... to co jest w nowych Total Warach dość często, czyli w sobie chodzisz hordą staków armii i po prostu w pewnym momencie podbijasz sobie, no ale doszliśmy do takiego momentu, że w sobie musimy tak grać. Weź to na szybkości zajmij. Ręcznie nie ma co tego rozgrywać. Ostatnio w poprzednim odcinku jaraliśmy się, jak pięknie wyglądają trebusze. I serio, trebusze są spoko, ale nie nadają się de facto do oblężeń, czyli do tego, czego powinny się najbardziej nadawać, bo strasznie dużo abojści zużywają, żeby cokolwiek się przebić. Natomiast piechotę masakrują. Jeżeli piechota zostanie trafiona, stoi w miejscu, to... O Jezus, dobra, daj okupacjonen. Aha, i znowu wszystko zniszczone. Czy ja w ogóle naprawiłem poprzednią osadę? Chyba czegoś w, gdzieś coś... Nie, wszystko się naprawiło. Tu są resztki armii francuskiej, ale to nawet nie jest w stanie niczego zdobyć. Tu już mam jakiś sensowny garnizon, mury, dwie katapulty na murach, więc no to jest jakieś kusznicy, biedota francuska, na spokoje damy radę. Horda naszych szpiegów podąża dalej na południe, dzień dobry. Co my tutaj mamy? Tu mamy Machsylię. Ty, jest szansa na pierwszą bitwę w polu, niesamowite. Rycerze Villanois, bardzo dużo jazdy. Katarańsko-aragońscy pikinierzy i kusznicy. Dziwna templatka, sami pikinierzy, kusznicy i jazda. Postaramy się to wystrzelać naszymi łucznikami, tak jak w sumie klasycznie robimy naszymi Angliczkami, ale jest szansa na pierwszą bitwę w polu, niesamowite. Moglibyśmy też zrobić... Co ty możesz mu zrobić? Nic mu... A możesz mu z Marsylię z tego... Możemy nie stać. A dałbyś radę tym naszym żabójcom? Gdzie jest nasz zabójca? Ty jest nasz zabójca, słuchaj. Dałbyś radę mu... Cyk, cyk, skrytobójstwo, nie stać nas pieniążkowo, brakuje nam pieniążków. To wiecie co? Przestań na razie to naprawiać, ja bym chciał spróbować go tam ciachnąć. Zawsze jak przeciwnik nie ma generała, to fajniej. Skrytobójstwo. 76% szans. Także mam nadzieję, że siądzie. Dzień dobry. To wypłaca jego regionu została uznana za bezprawną przez Święte Carstwo Rzymskie. W rozdacie twoich poddanych w regionie jest niezadowolony. Frakcja zniszczona. Skrytobójstwo. Udało się, tak? Tak, udało się. Świetnie. Jedną turę tu poczekamy. To jest część HRE? Jak ja mogę zobaczyć, co jest częścią HRE? HRE to ja, ostatnio to mi proponowali na kolanach, aby Zajączek, pierwszy angielski król, żebyśmy przejęli władzę HR-ową i rządzili tym, a nie jakaś komuna bolońska. Tu jest teraz cesarstwo, to jest teraz cesarstwo, to jest cesarstwo HRE, wstyd i hańba. Koniec tury. Umiejętności, William. Williamku, co ty możesz dostać? Ład publiczny, poczucie wspólnoty. Daj to i bogactwo, ty jesteś za generałem, nie? Nie wiem, po kolei. Ty jesteś gubernatorem, jest? Jesteś gubernatorem, tutaj autorytet do zadowolenia. I możemy skończyć turę. Zabaudzi podbijać, je będziemy z chęcią podpiszemy umowę handlową, pieniążki się będą robić. Blokada wojskowa wroga. Cykl życia Emma. Szlachecki potomek Peter, gruźlica, odra, czyli typowy dzień w Królestwie Anglii. Gruźlica, odra, rzeżączka, to są choroby występujące w tym kraju. Czy ja mogę się was pozbyć garnizonem? Mogę? O, cześć, żegnam.
Tylko problem jest taki, że oni będą cały czas mi uciekać, nie? Bo ja nie mogę... ich nie mogę, bo oni plądrują. No tam trzeba będzie potem armię cofnąć, no ale na razie nic z tym nie zrobimy. Chciałem powiedzieć, że jest szansa na bitwę w polu, po czym widzę, że Tuluza wykorzystała okazję i zajęła, pokonała armię Marsylii, teraz oblega Marsylię. Okej, ja bym dał im to zająć. Możemy przejść naszym szpiegiem. Już mamy 10 tysięcy, czemu mamy 10 tysięcy? Mieliśmy mieć 6 tysięcy w następnej turze. Podpal wszystko, co się da. Przy okazji może awansujesz. Szpiegu. Porażka, no, słaby jesteś. Zabójca natomiast ma 100% skuteczności. Co porażka? Jesteście beznadziejni, wszyscy. Wszyscy jesteście beznadziejni. Powinniśmy mieć tu debuff z racji tego, że wydarzenia, minus 10, właśnie, to jest to, że HR się oburzyło, że zajęliśmy tę prowincję. Wspólnota żydowska, ład publiczny minus 2, weź to zrównaj z ziemią. Kościelna domena, higiena, spoczko. Na razie poczekamy. A moglibyśmy jedną armię cofnąć na północ. No teraz ta Tuluza, albo byśmy polecieli, pokonalibyśmy armię Tuluzy. O, awansowaliśmy mimo wszystko. Byśmy pokonali armię Tuluzy. Daj do przebiegłości i do... Sabotaż murów. O, brzmi jak plan. To by się przydało na następną inwazję. Moglibyśmy pokonać tę armię w polu. O, wy możecie awansować. Jeśli coś możecie dostać. Ulepszenie za 1000. Co dostaliście? Kucie zbroi. Okej, to wszyscy mogą ten dostać. O, wszyscy mogą dostać. Zarąbiście. Jak możemy, to wydajemy pieniążki. Tyle co mogliśmy zrobić. Bo o Bordo się martwię, bo to jest jedna armia, chyba żebyśmy... Są sami łucznicy... Dałbyś radę skiknąć do Bordo? W dwie tury byś tam doszedł. To leć do Bordo, bo ja się boję, że oni pójdą tą pełną armią, tymi mieczorami Chrystusia. Pójdą i mi zaatakują Bordo, natomiast te dwie armie pójdą na Marsylię. Zobaczymy też, czy Tuluza wygra, czy przegra bitwę o Marsylię. Powinni to wygrać, bo to jest tylko garnizon i mają de facto pełną armię, co prawda gównianą. To jest sama kawaleria. Ale zobaczymy, zostało 5 tysięcy pieniążków bożych. Tu rozwalimy kowala do końca. Miejsce treningowe to też usuwamy do końca. Plac miejski, postaw mi... Szubienica, postaw mi, proszę ja ciebie, tawernę. Będziemy dalej rozpijać nasze społeczeństwo. A jakby inaczej, zostało 1300, nic nie widamy. Ale tu ktoś awansował, księżulek na wyższy poziom. Porąbane koni szybko, zapał. Autorytet masz maksymalny. Przebiegłość, korupcja, o, możemy ci w korupcję polecieć. O, no i cyki koniec tury. Ciutkę irytujące, gruźlica, zaraza, rzeżączka to są występujące w naszym kraju. Mogłem na siłę powołać, ej, nie rozumiem, czemu nam się podwaja dochód z każdej tury. Mieliśmy mieć prawie niecałe 6 tysięcy, mamy 13700, także spoko. Moglibyśmy na siłę tutaj powołać armię, tylko po to, żeby się tego pozbyć. Algward, wróć. I co się stało z tą Marsylią? Marsylia jest oblegana, powiadacie. Wejdź sobie do Bordo na razie. No poczekamy. Oni pewnie szykują machiny oblężnicze. Spróbujemy jeszcze raz go ciachnąć. Może się uda. Sukces. O, no i to mi się podobało. Bo jeżeli oni wygrają, to my od razu wchodzimy w Marsylię, a jeżeli przegrają, to od razu wchodzimy w Marsylię. Także cokolwiek się wydarzy, wchodzimy w Marsylię. Zabójco. Wymuszenie. Zobaczymy, co to daje. Ład publiczny, przebiegłość. I przebiegłość, bo to przebiegłość wpływa na tego, na jego... mi szyję, nieprawdaż? No właśnie. Teraz tak, tu mamy jakaś żyzność średnia. Co my chcemy tu zrobić? Doki handlowe zmień mi na doki rybackie. Trochę żywności może wyciągniemy. Możesz na pewno zrobić odkrywkową kopalnię srebra. Mamy 130 żarcia. To jest chyba ciut za mało, nieprawdaż? To zrobimy sobie lepsze stada owiec. Jezus, tu zadowolenie spada. Majątek szlachecki. A, bo ja tu miałem zrobić tego. Mieliśmy tam zrobić karczmę. Zostaw na razie te rybcie. Zrobimy tutaj szubienicę, tawernę. Tak, dalej będziemy rozpijać naszych mieszkańców, żeby się nie buntowali. No i kończymy turę. William awansował. William jest zarządcą? Nie, William jest tym, kościelnym żbiczkiem. Okej. No to korupcjonen. Inspiracja oddziału, własna armia. Okej. Dobra, koniec tury.
Blokada wojskowa, klasycznie Elizabeth i klasycznie rzeżączka kiła, to są żylokoroby występujące w naszym kraju. Wpadłem na pomysł, co możemy zrobić. Zrobimy sobie, gdzie to jest? Tereny musztry, łaciniska, reprezytorium, młyn wodny, kowal, koszary miejskie, pola. Ja nie mogę tutaj zrobić, poczekajcie. A chciałem tu zrobić bibliotekę, żeby tutaj na tej Irlandii, bo w sumie tu nie ma co budować. Bo chciałem zrobić bibliotekę, żeby zwiększyć tempo badań, ale nie mogę zrobić tego. Placu tego zwykłego, także no odpuścimy sobie na razie, myślę, chyba że musi się tam poprzedni budynek zrobić. Tu moglibyśmy szubienica, kowal, pola pszenicy, tego kowala też możesz wyrzucić. Pola pszenicy, jaka tu jest żyzność? Tu jest urodzeń, to możesz to zupgrade'ować, prawda, znowu zadowolenie w dół poleci. Aha, Wienę mieliśmy też ogarnąć, tak, bo oni się będą montować. Kościelna domena, to chcielibyśmy stado bydła, żydowska, to też możesz rozwalić, duży warsztat też możesz rozwalić. Sztado bydła, a w Wiennie jaka jest ten? Też jest urodzeń. No i spoko, żbiczku. Dajesz mi duże miasto zwykłe. Mhm. I co się stało? I odpuściliście oblężenie. Okej. Okay. That's interesujące. Jest mój szpieg. Szpiegu, czy dałbyś radę sabotować mury? To by się mega przydało. Sukces. Bardzo dobrze. Zabójco, jak mój zabójco. Czy dałbyś radę... Wy generała nie macie. Okej. Okay. No dobra, czekać dalej nie będziemy, bo oni odpuścili oblężenie całkowicie. Podejdziemy sobie do Machsyli. Oni mają sojusz z Aragonią. Oni mają sojusz z Aragonią. Może Aragonia się przestraszy? Przestraszyli się Anglików. Okej. Okay. Cześć, dzień dobry. Macie sabotowane mury, nieprawdaż? Siła murów 83%. Zakładam, że po prostu poszczególne kawałki murów byłyby lekutko uszkodzone. Podejdziemy sobie dwiema armiami. I klasycznie na automacie, bo tu nie wiem, kolejne takie same oblężenie. Chciałem jeszcze bitwę w polu zrobić, więc mam nadzieję, że z Tuluzą uda się zrobić bitwę w polu. My jeszcze przez całą serię nie mieliśmy bitwy w polu i nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Każda bitwa to są albo bronimy oblężenia, albo atakujemy. Co to jest? Duże miasto, winiarnia, łaciński kościół, miejsce treningowe. To możesz zniszczyć. Duży warsztat też możesz zniszczyć. Dobra, spoko. I tymi armiami spróbujemy stoczyć bitwę z... Co to jest? Miecze Chrystusa? A tu spróbujemy zawalczyć z mieczami Chrystusa. Jezus, jacy wy oryginalni same mieczory Chrystusa. Masakra, dobra. Koniec tu... Nie, Szymon awansował. Szymon jest... biegiem? Kapłanem? Matką Częstochowską? Nie wiem, koniec który. O, Francuzy nas atakują! Jep! Mam nadzieję, że się obronicie. Nie będzie przypału. Mam nadzieję, że się obronicie. Dałem automatycznie. Chyba wygraliśmy, zdecydowane. Weź pieniądze z Francuzów. Kurde, przeżyli naprawdę. Elektorat Treviru chce 100 dukatów, żeby dobić tą pozostałą armię francuską. Spoko, macie, bo mi się nie chce tam iść. Po prostu bym musiał armię formować, czyli rekrutować generała. Czekać przynajmniej dwie tury, żeby trzy jednostki się zrekrutowały podstawowe. To pieniądze, to koszta. Wolę zapłacić 100 i mam nadzieję, że ten Trevir po prostu przyjdzie tu armią i był w klepie. Zadowolenie się go świętobiłeś, okazując łaskę jeńcom z ostatniej bitwy. Twoja papieska przychylność wzrosła. To jest nawiązanie do tych, do... W Medievalu 2 była taka mechaniczka, bo miałeś te relacje z papieżem, nie? I w zależności od tego, jak bardzo tłukłeś, walczyłeś z frakcjami katolickimi, tak bardzo papież cię nie lubił. No chyba, że walczyłeś z frakcją, która była ekskomunikowana. I wypuszczając jeńców, albo ich zabijając, mogłeś sobie wpływać też na to, jak papież cię postrzega. Poza oczywiście relacjami z krajami, z którymi walczyłeś, nie? No jak zabijałeś jeńców w kraj, z którymi walczyłeś, no to cię nie lubili, ale to też było wpływ na papieża. Odra. Dobrze, że nie Wisła, hehe. Nie wiem, skąd te pieniądze się broją. Broją, tak, biorą, ale jest spoko. Co to jest? To jest żbiczek. Ponący, ponący to jest żbiczek, także podejdziemy. Słuchaj, panie, ponący. No właśnie, nie ma już ponącego. Ci generałowie padają jak muszki. Jak muszki padają. Podpal... Jeszcze ani razu i podpalenie siadło. O, udało się, niesamowite. Coś mamy. Możemy poprosić papieża o pieniądze. Prośba o pieniądze. Jego świętobliwość spełni twoją prośbę o pomoc finansową, chociaż proszę o taką sumę pieniędzy, twoje stosunki zostały nadszarpnięte, twoja papieska przychylność znacznie się zmniejszyła. Mamy 20 tysięcy pieniądzów bożych. Przecież to piękne. Napraw, kościół na razie zostaw po zadowolenie, to możesz rozwalić i to możesz rozwalić do końca. Czekamy, aż się uzupełnią oddziały po bitwie, jeszcze jedną turę możemy poczekać. A, to jest minus 16, no właśnie. Trzeba zrobić plac miejski, kowal, stado bydła. Tu może być ziepka problem z buntami. Nie wiem, od kiedy ten delfinat Wienny to część HR, ale spoko.
Może mieć żbiczkowaty problem z buntami. Czy mogę zrobić plac miejski? Tak, mogę. Chyba nie mogłem wcześniej zrobić placu miejskiego, bo już mieliśmy jeden tutaj w postaci tawerny. Także tawerna up. Srebro też możemy up w górę wrzucić i potem za dwie tury machniemy tutaj, no, bibliotekę, żeby przyspieszyć trochę badania, bo serio, te prowincje tutaj nic nie ma sensownego do produkcji. Jak jeszcze przelecimy sobie przez prowincję i zobaczymy, jak z zadowoleniem walia się buntuje, ale jest slocik. Kościół doki. W następnej turze, chociaż wyrzuć na razie te srebro, zrobimy, a upgrade'ujemy sobie walię i klasycznie machniemy plac miejski pod tawernę. Nottingham żyje, Colchester. Czemu Colchester spadło? Czemu Colchester spadło? Możemy zupgrade'ować. Tu jest dwóch agentów, jest zarządca, są tawerny i wszystko pracuje na zadowolenie. Czemu to jest minus 4? Ktoś mi powie? Budynki bohaterowie. Żywność, poziom wyzwania. Dobra, machnę budynek do żywności, ale to czekaj, to potrzebujemy... To ma minus 110. Zbuduję budynek do żywności. Nie wiem, to będzie musiał być drugi, trzeci poziom, żeby żywność zapewnić, ale budynek od żywności i tak będzie generował niezadowolenie, bo daje brud. Jest minus 3 za chorobę. Nie wiem, serio, te poziomy zadowolenia, to jest tak głupie tutaj zrobione. Dobra, machnę te pola, żeby nie było. Masakra. Całe zarządzanie osadami polega na tym, żeby ogarniać poziom niezadowolenia. Tu jest wszystko, jest zarządca, jest dwóch agentów, żeby ogarniali to niezadowolenie. No akurat jest choroba, ale... koniec tury, nie mogę. David awansował. Kim jest David? David jest generałem, który tutaj sobie stacjonuje. Masz autorytet i masz... Nie wiem, whatever. Ty jesteś do tego, żeby niepokoje tłumić. Francuzi dalej oblegają Flandrę. Niech sobie oblegają. Państwo kościelne nowo ustanowione. Mamy nowego papieża, Celestyna IV. Spoko. Celestynku. Co to jest? Flota Genui. Wola Boża. Mamy wolę Kaisera. Tak, mamy wolę Kaisera. Dobra, gdzie są armie? Gdzie są armie Tuluzy? Wymieście jeszcze jedną armię Tuluzy. Co to za łucznicy? Virgin łucznicy w porównaniu do naszych czat tych... Longbowmenów. Sabotuj mury. Fajnie, jakby ci się udało, świetnie. No nie wiem, chciałem tu z nimi stoczyć bitwę, ale gdzieś uciekli. Mam nadzieję, że chociaż ta armia nie ucieknie i będzie toczyć z nami bitwę. Byłoby bardzo fajnie. Także podejdziemy sobie, wypowiedz wojnę. Ciekawe, czy Aragonia znowu nie odpowie. Okej, okay. Fajni sojusznicy. Trzymaj oblężenie. Podejdź drugą armią. Klasycznie stocz bitwę na automacie. Okej, okay, z minimalnej straty okupacja. Cyk. Montpellier zajęte. Kościelna domena. Nie mogę, bo muszę naprawić. Doki rybackie możesz zostawić. Chociaż tu by się przydały doki wojskowe na Morze Śródziemne. Ale tak trzeba się musisz naprawić. Szubienice na razie zostaw. Lekarz? Nie no, po co komu lekarz w średniowieczu? I warsztat inżynierów też możesz rozwalić. Teraz mamy tak, wolne slociki. Daj mnie, proszę, ja ciebie plac miejski i zbuduj mi i machnij chyba kolejne pola. Myślę, że to będzie spoko. Jest minus 15. Dobra, trzeba to zaraz zarządcę może byśmy tam wrzucili, bo dość mocno się niepokoją, ale to na koniec tury. Wy czekacie, jak nas zaatakują, to będziemy się bronić. Ty nie dojdziesz w tej turze, mamy jeszcze 5000 pieniążka bożego. Wy zaatakujecie prawdopodobnie w Colchester. Możemy machnąć, co da najwięcej żywności? Pola pszenicy najwięcej dadzą. Samego jedzonka, także zróbmy te po prostu pola pszenicy. To się będzie robić dwie tury. Mamy jeszcze 3000. Tu na nic nas nie stać. Tu się buduje jedna tura i tu moglibyśmy rozbudować. Rozbuduj. I akurat na to, na co chciałem, to mnie nie stać. Chciałem tutaj machnąć łacińską kaplicę, bo z łacińskiej kaplicy mogliśmy zrobić nie katedrę, zakon wojskowy. Teraz mielibyśmy dostęp do szpitalników, templariuszy, braci rycerzy, braci kapłanów, piechotę. Zbrojni kusznicy. Ej, ja to chcę. Ale pieniążka zabrakło. Zabrakło niewiele pieniążka. Ty, ktoś chce umowę handlową może? Chcesz umowę handlową za pieniążek? Niska. O, Szwajcaria. Handeli, wysoka. Zapłacicie mi? Na kościółek potrzebuję.
No i super. Dobra. Chodźmy do Kornwali, cyk, 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 no i kościółek, ładnie. Dobra, koniec tury i w następnej byśmy... A, żbiczki Jana awansowały. Amunicja, o, dla jednostek. Czy to też plus 5 amunicji, plus 10 będzie? Działa też pod trebusze? Ale to niewiele da w sumie. Z 10, jak oni mają tam, nie wiem, po 8 strzałów, czy po ile z tego jednego trebusza? A, i zarządcę właśnie. Dobra, Artur zostanie zarządcą tego delfinatu, bo to w delfinacie było, tak? Tak, w delfinacie. I daj mi co do najwięcej ładu publicznego. Tam było plus 4, rozwój. Damy to. Ład publiczny plus 4, żeby jak najbardziej opóźnić wybuch tego buntu. Bo się dość dziepka irytują. A czemu wy jesteście tak zirytowani? Wydarzenia, czyli że to też pod harę podchodzi. No trudno. Armia Francuza, mogłabyś umrzeć? Właśnie, cyk, Jondra, cyk, pod szyjką. Wypuść jeńców za okup. Ciekawe, kto mi ten okup zapłaci. Traktat pokojowy, nie żbiczku. Ach, chyba nie żyje. A to oznacza, że Królestwo Francji przestało istnieć. Dokładnie tak. Wypuszczono jeńców, jego świątobliwość znowu jest zadowolony. Odra, rzeżączka, kiła, gruźlica. Misja nie powiodła się. Zabij bohatera, to był ten od z Maroka, tak? Tutaj no nie było szans, żbiczku. Rychły wybuch buntu. O kurde. Żanna d'Arc w Orlanie się buntuje. Ustanów państwo buforowe. Wyzwala frakcję, która stanie się twoim państwem buforowym. Zdziepka problem. Zdziepka drobny problem, że tu bunt się striggerował. Nie przewidziałem tego. W całej swojej genialności nie przewidziałem. Znaczy możemy szybko z Bordo do pana nam podskoczyć. Poczekajcie. Po kolei. Co mi tu miga znowu? Możemy założyć imperium. Poczekajcie, skończymy jednoczyć Francję. Będziemy mogli bawić się w Imperium. Pójdziesz do Toulouse, uszkodzisz mury. Kurde, znowu nie będzie bitwy w polu. Sabotaż murów, dobra, udało się. Chyba, że z tymi malutkimi tutaj siłami pozbędziemy się generała tutaj. Skrytobójstwo. Udało się. Świetnie, ty jeszcze przy okazji awansowałeś. Co my tutaj mamy? Zapał, zwiat. A co w sumie jest ten? Poziom przebiegłości. Koszty działania wysłannika. Ej, nawet nie wiedziałem, że szansa na odniesienie ran w trakcie walki, samoobrona wysłannika w trakcie... Ej, spoko. Fajnie, że to jest tak rozbudowane. Damy tobie... Możemy to tobie wrzucić i zmylenie armii. O ty, w sumie to było dobre, to czekaj, cofniemy, mogę zresetować. Zrobimy tak i tak i w następnej turze, znaczy w następnym poziomie mógłbyś zrobić zmylenie armii. Zakładam, że to jest sabotaż, że nie będzie mogła się ruszyć. To jest mega dobre. Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, słyszysty komentarz. Dzisiaj jeszcze jeden ostatni odcinek o 18. Mam nadzieję, że będzie fajna bitwa i skończymy jednoczyć Francję i założymy imperium wtedy. Będziemy pięknym angielskim imperium. Łapek w górę, słyszysty komentarz. Na razie.